Po tej przegranej w tabeli wciąż prowadzi Wisła z 33 punktami. Ślęza Wrocław ma punktów 32. Ale to właśnie wrocławianki pokazały styl i charakter. W tym spotkaniu wynik poszczególnych kwart prezentuje się następująco: 18-18, 17-18, 19-19, 21-20, a także po dogrywce 12-6 dla wrocławianek. Cieszę się bardzo, że ten zespół tak znakomicie się odbudowuje. Jest to ich drugi rok w Ekstraklasie, a biją mistrza Polski i naprawdę to jest coś fantastycznego, także mecz toczył się na dwie strony. Mogłyśmy go wygrać, przegrałyśmy, ale to było niesamowite, że z jednej strony padał kosz, z drugiej padał kosz, także to było naprawdę fantastyczne widowisko dla kibiców i naprawdę z całego serca gratuluję Ślęzie Wrocław. Za dużo pozwoliliśmy Justynie dzisiaj grać, znaczy ona, nie wiem jak, na jakim procencie zagrała, ale świetnie trafiała wszystko, co jej tylko było pozwolono. Znaczy, nie tylko, że my pozwoliliśmy, no, jej umiejętności pozwalają na to też. Także ciężko było też obronie Turner, no ale trochę, myślę, że dziewczyny grały, to jest najważniejsze, że grały do ostatniej minuty i wierzyli w zwycięstwo. Nie opuszczali rąk, bo były momenty, gdzie było już nie, tak powiedzmy psychologicznie dla nas gorzej. Nie? Rozgrywające naprawdę prezentowały się bardzo dobrze. I podobała mi się też decyzyjność niektórych zawodniczek. Naprawdę odwaga i skuteczność. Oczywiście była sinusoida, ale naprawdę dobre spotkanie. Kilka zawodniczek prezentowała lepszy poziom technicznych umiejętności niż niektórzy zawodnicy PLK. I to jest smutne z jednej strony, ale też wszystkich przez to zapraszam na spotkania żeńskiej koszykówki. Naprawdę było co oglądać dzisiaj. Najwyższe prowadzenie jednej i drugiej drużyny to 6 punktów. Prowadzenie zmieniało się 11 razy, remis notowaliśmy 16 razy. Ślęza była na prowadzeniu 11 minut i 34 sekundy, Wisła 23 minuty i 17 sekund. Do sukcesu najbardziej przyłożyła się Zol, Amerykanka zdobyła aż 27 punktów, miała 8 asyst i 6 zbiórek. W tym meczu o wszystkim zadecydowała jednak dogrywka. W niej wrocławianki szybko objęły 4-punktowe prowadzenie i choć Wisła dwukrotnie zbliżyła się na 2 punkty, to Ślęza kontrolowała wynik. Wynik końcowy meczu 87-81. Dzisiaj było bardzo dobrze i dobrze atmosfera. Dzisiaj było mocno i twarde. 45 minut. Było 50 fal. Ale dziękujemy i bardzo dobrze Agnieszka na Turner. Obrona na Turner was dobrze. Nasza obrona była dobrze na czwarte quarter i overtime. Dziękujemy, było dobrze. Jestem szczęśliwy. But it's true that referees didn't help nothing. For us it's very difficult to play some Euro. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, bowiem i w Eurolidze, i w Lidze Polskiej obowiązują trochę inne zasady sędziowania. Nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale to dla nas trudne. Nie jestem zadowolony z sędziowania w tym spotkaniu, ale okej. To jest koszykówka. Choć sędziowanie było niesprawiedliwe, w ostatniej akcji czwartej kwarty powinien być odgwizdany faul na naszą korzyść. Sędziowie woleli patrzeć w inne miejsce na boisku. Uważam, że Ślęza rozegrała dobre spotkanie. A potknięcie lidera w lidze nie wykorzystało Artego Bydgoszcz, które uległo w Toruniu Enerdze 81-83. Następny mecz już 4 marca na wyjeździe. Wrocławianki o godzinie 18 zmierzą się z Eneą AZS Poznań.